Bardzo dziękuję, że pan Michał Zdunik znalazł dla nas czas i zjawił się dzisiaj w Instytucie, żeby porozmawiać o realizacji pradziadów Wojciecha Kuczaka, którą państwo przed chwilą mogli zobaczyć. I może zaczniemy od takiego dosyć prostego pytania na rozgrzewkę. Jak pan trafił na ten tekst i dlaczego się pan zdecydował akurat ten tekst zrobić w Teatrotece? No to jest takie bardzo mi miło tu jest. No to na początku dziękuję, że państwo znaleźli czas i tak tu u mnie, bo to bardzo jest zawsze taka miła chwila, kiedy okazuje się, że ludzie przychodzą na przedstawienie, oglądają i reagują, więc bardzo dziękuję jeszcze raz. W Teatrotece taki system działa, że teksty są niejako przypisywane reżyserom. To o przypisaniu tych tekstów decyduje albo na ogół albo przypisywany, albo reżyser sam przychodzi. Mi ten tekst zaproponował profesor Maciej Wojtyszko, to jest kierownikiem artystycznym całej Teatroteki, bo znaliśmy się z Akademii Teatralnej jeszcze, bo on był moim profesorem i gdzieś wiedział, że mnie tematy i polskiej tradycji, jakiegoś rozliczenia z romantyzmem i dziadów bardzo interesują, więc gdzieś tam chyba postarał się znaleźć tekst, w którym ja będę mógł znaleźć coś osobistego i który dla mnie będzie mógł jakoś wybrzmieć. Ja przeczytałem ten tekst i w zasadzie on od razu mi się jakoś tam spodobał, tak? Gdyby spodobał mi się przez całość tych literackich konotacji, nawiązań, formy, w jakiej jest napisany i poczułem, że jestem gdzieś tego tekstu bardzo blisko. Ten tekst jest, gdyby państwo zechcieli, on jest dostępny, ponieważ znalazł się w konkursie w drugiej edycji Strefy Kontaktu Wrocławskiego Teatru Współczesnego, więc jakby ktoś bardzo chciał przeczytać pierwowzór i oryginał, to on jest tam dostępny w bazie tekstów w postaci PDF-u, można się z nim zapoznać. Jeszcze powiem, że myśmy z tego tekstu, że warto go przeczytać, bo my z tego tekstu dosyć dużo wyrzuciliśmy. No właśnie to było moje kolejne pytanie, na czym polegała pana adaptacja, bo ona, ten scenariusz, który był kanwą dzisiejszej realizacji, czy realizacji, którą państwo dzisiaj zobaczyli, to nie jest tekst, który Wojciech Kuczak zgłosił do konkursu. Nie, ten tekst jest chyba o jakąś jedną trzecią dłuższy, jeśli nie dwie piąte. Dłuższy czy krótszy? Dłuższy, ten tekst jest dłuższy. W sensie oryginalny. Oryginalny tekst Kuczaka, tak, nasz spektakl to znacznie skrócił, bo w tym tekście jeszcze tam są dwie gosposie i on jest, tam jest jeszcze, jest tego mówienia jest tam znacznie więcej, tam jest, jakoś to się wątków zmienia. Tam mieliśmy przede wszystkim w tym tekście, ale to nie to jest najważniejsze, tam mieliśmy w tekście, bo Wojtek jak ten tekst pisał w ogóle na zamówienie Starego Teatru, to był taki, on opowiadał mi, że to był taki projekt Sarmacja, który wymyślił Mikołaj Grabowski, on ten tekst pisał dla Starego Teatru, go robić miał Piotr Cieplak, ale nie mógł długo napisać zakończenia tego tekstu. Jak gdyby miał to wszystko, co jest u nas na końcu i potem bardzo był zadowolony, jak napisał zakończenie. Tam zakończenie jest takie, że przychodzi taka postać, która się nazywa Skarlały, on jest takim ani diabłem, ani aniołem, oni się znajdują w takim bezczasie, ci bohaterowie, i Skarlały do nich mówi, że będą się ze sobą męczyć wiecznie i że będą się męczyć wiecznie i że nie są ani potępieni, ani zbawieni. No i Wojtek mi opowiadał, że on był taki bardzo zadowolony, jak napisał to zakończenie, bo to jest taki właśnie taki bezczas, jak w Weselu Wyspiańskiego, że ani piekło, ani niebo i takie jakieś zawieszenie dziwne. I on uważał, że ten tekst jest z tym takim finałem, z tym epilogiem jest taki bardzo czytelny, a my zrobiliśmy tak, żeśmy ten, i on był do niego coś przywiązany, a zrobiliśmy tak, że ten epilog nakręciliśmy, powstała scena, po czym uznałem, że ona jest zupełnie niepotrzebna w tym miejscu. Więc i Wojtek rzeczywiście też potem zobaczył to i był z tego dosyć zadowolony, wszyscy byli zadowoleni, że ta ostatnia scena wyleciała, bo się robiły dwa finały po prostu. Ten finał już tutaj z babcią maligną, która pali cały dom, jest już tak silny, że no po tym już nic nie można, tak? Jak gdyby na różne sposoby to kombinowaliśmy, ale w końcu uznaliśmy, że to będzie lepiej, więc no dość takie długie były koleje pracy z tym tekstem, też dlatego, że
trzeba było, ta teatrateka ma formę takich 50-minutowych przedstawień, godzinnych, no a tekstu było na 2 godziny, tak? I o ile w teatrze taka 2,5-godzinna forma z przerwą albo z dwiema by się przyjęła, to tutaj musieliśmy z tym walczyć. Musieliśmy po prostu dokonać dosyć poważnej adaptacji tego tekstu. A na ile autor uczestniczył w pracach nad adaptacją? Czy to zostało mu od razu przedstawione skróty, czy jednak były negocjacje i rozmowy? Przedstawiłem mu skróty. On gdyby zaakceptował z tą ostatnią sceną, no to tak zrobiłem, że pokazałem mu to tydzień przed pokazem. Ale w zasadzie myślałem, że czy mnie zjedzie, ale podobało mu się, więc na szczęście. Ale w zasadzie on nam dawał wolność całkowitą, tak? Wojtek nam dawał całkowitą wolność i nam zaufał, więc to też było bardzo, bardzo fajne, że mieliśmy świadomość, że on jest po naszej stronie w tym wszystkim. Tradycyjnie, jeżeli Państwo chcieliby się włączyć do rozmowy, mają pytania już na tym etapie, to zachęcam do ich zadawania, żeby przerzucić też rozmowę na drugą stronę. Jak Pan powiedział, sam autor się przyznaje, że ten tekst powstawał bardzo długo. On podaje w oficjalnym dokumencie 2009-2016, więc to jest naprawdę dużo mu to zajęło. Państwo, bo to już publiczność, która regularnie uczestniczy w teatrotece wie, mają zazwyczaj 4 dni zdjęciowe. Tak, też były 4 dni. Nieprzekraczalne. Co było najtrudniejsze dla Pana? Bo to Pana pierwsze spotkanie z taką formą, jaką jest teatr telewizji. Co było najtrudniejsze w tym wyzwaniu pod tytułem 4 dni i ani dnia więcej, ale też w zmierzeniu się z tym, że patrzy Pan na aktorów nie 1:1, tylko przez obiektyw kamery. Znaczy to jest dla nas, ja jestem z wykształcenia reżyserem teatralnym, więc te 4 dni zdjęciowe to jest koszmar tak naprawdę, bo oczywiście mieliśmy dużo wcześniej prób takich naczytywanych i tak dalej, no ale w scenografię weszliśmy, scenografia była powstana w poniedziałek, my we wtorek mieliśmy zdjęcia, więc mieliśmy 1 próbę w scenografii. No i jakby to jest to tempo, które jest szaleńcze w zasadzie i zwykle teatry telewizji polskie robi się 6-8 dni, tu trzeba nakręcić 20 minut dziennie. No to jest takie tempo robienia serialu, tak? To jest takie tempo bardzo, fabryka w zasadzie się z tego robi. No i to jest przede wszystkim, że w teatrze zawsze myślimy, ojejku, mam 5 tygodni na prób, jak to mało. No a tutaj gdyby rzeczywiście między 4 dni, to trzeba się sprężyć, podejmować szybkie decyzje, pracować zespołowo, nie tracić czasu. I to mi się podobało, to nietracenie czasu, gdyż mam wrażenie, że na ogół w teatrze przedstawienia, które są takimi przechodzonymi ciążami, przepraszam za porównanie, że gdyby pracuje się nad tym strasznie dużo, a nie ma tego momentu, żeby to skończyć. A to się kończy się, bo czas jest i trzeba te decyzje podjąć. A z okiem kamery, no to jest fascynujące też zupełnie, ponieważ całkowicie inaczej się patrzy na ekspresję przez oko kamery, no bo w kamerze widać każdy fałsz, tak? W teatrze jeszcze da się coś zagryć, w teatrze jeszcze, tak mi się wydaje, że jak widz siedzi, to wtedy a tutaj jak na aktorze jest zbliżenie, no to nic się przed nim nie ukryje. I też to myślę, w tak krótkim dniu to dla aktorów było wyzwanie, ale mi się wydaje, że wszyscy się w tym sprawdzili, bo też aktorzy, część aktorów, moich przyjaciół, to było też dla nich taki debiut w dużej formie. Czy dla Łukasza Borkowskiego, Agatki Różyckiej, Natalki Łągiewczyk, to też było takie pierwsze spotkanie z kamerą, więc my też to razem wzajemnie to odkrywaliśmy dla siebie. Będzie Pan jeszcze robił teatry telewizji albo zabierze się Pan na przykład za kręcenie filmów? Mam nadzieję, że będę robił, mam jakieś takie plany, by coś zrobić, no bo to jest, jakby praca z kamerą daje zupełnie inne możliwości, też taka możliwość, która jest w montażu, bo tutaj zrobiliśmy z Maćkiem Szydłowskim ten montaż równoległy w tych scenach, jak jest scena w tym saloniku, w tej drugiej części spektaklu i w tym dużym pokoju, daje możliwość po prostu zupełnie innego opowiedzenia historii. Nie lepszego, nie gorszego, tylko innego. I to jest bardzo ciekawe, tę inną historię dla siebie eksplorować. Oczywiście, że wszyscy, którzy robimy teatr, taki bardzo byśmy chcieli zrobić filmy,
tylko że gdyby zawsze jest kłopot ze zdobyciem tych kilku milionów na nawet mały film i to są zawsze takie małe marzenia, by ten film zrealizować. A teatr telewizji jest też taką formą, gdzie mi się wydaje, że no mam nadzieję, że ta forma przeżyje swój renesans, bo to jest coś tak lokalnego i ciekawego, że fajnie to śledzić, co z tym dalej będzie się działo. Dobrze, to teraz sobie troszkę poprawiliśmy komplementów, pochwaliliśmy się. Ja mam teraz takie pytanie, ponieważ jednym z zarzutów do tekstu Wojciecha Kuczoka było to, że to jest bardzo przegadane, bardzo, bardzo literackie. I że oni tam mówią i nie ma tam tak naprawdę kontaktu, tylko oni mówią i to jest takie bawienie się językiem na granicy samozachwytu. Ja mam niestety takie poczucie, że trochę z tego zostało, że z tego tekstu w tej realizacji jest bardzo dużo i to jest też taka zabawa językiem, która... To jest trochę tak, że między tymi postaciami jest bardzo mało relacji. Oni tak naprawdę mają potrzebę powiedzenia tekstu i tych ludzi w ogóle mogłoby nie być, bo oni mają potrzebę powiedzenia tego, co tam mają w środku. Ale moje pytanie jest troszkę inne, a mianowicie czemu oni tak krzyczą? Czemu oni tak krzyczą? Bo też gdzieś to było dla nas taki... to ciekawe pytanie, nie spodziewałem się. Taki znak stworzenia takiej... no to się stworzyła taka nadmierna teatralna rama, nadekspresyjna i myślę, że to też, że to dlatego jest z tym krzykiem, że te cechy są, że oni są wszyscy, czy ten Pancio, czy Badek grany przez Cyrbusa są gdzieś dla mnie celowo nadekspresyjni, tak? I to jest tak, żeby te wszystkie cechy jeszcze po... wysilić, tak? Gdyż to nie jest też dlatego krzyczą, czy mówią monolog, że ten tekst oczywiście ma jakąś tam ramę takiej sytuacji realistycznej, ale nie jest realistyczny, tak? To też te postaci mają też, albo to jest zarzut, albo zaleta, nie wiem. Są takimi też polskimi figurami, jakimiś polskimi typami, a zawsze jak jest taka tworzenie takiej typologii, takich polskich typów, no to jest jak gdyby pewne niebezpieczeństwo, że się popadnie w tu jak pani mówiła, w taką potrzebę rezonerstwa, czy wypowiadania tekstu, czy też formy monologowe, które tu się pojawiają. Monolog to jest przecież, monolog to jest forma, która jest wybitnie niefilmowa, wybitnie niekamerowa. No tutaj się pojawia, tak, więc to też wynika ze specyfiki tego tekstu i tego, że wydaje mi się, że To nie jest oczywiście pewnie by ktoś, na pewno by ktoś mógł to zrobić inaczej, ale ja nie znalazłem w tamtym momencie innego języka na to przedstawienie niż opowiedzenie jego grubą kreską, tak? Taką kreską bardzo teatralno-rezonerską, gdyż tych relacji wydaje mi się, że tutaj też nie ma. Te postaci to tak naprawdę taką najciekawszą postacią, w której coś się zmienia, jest Badek, czyli którego gra Piotr Cyrwus, w którym tam jakoś tam dokonuje przewartościowania tej polskości. A pozostałe z tych postaci są, nie chcę powiedzieć, że są dla niego tłem, bo nie są, ale są wobec niego zawsze, tak? Więc to też myślę z tego wynika. A bo też jest trochę tak, że ten dom polski, taki troszkę dworkowy, troszkę nie, on jest trochę usytuowany przez pana i przez scenografa poza czasem. W sensie nie ma tam, znaczy meble są z lat 60., sweterki z lat 90. wczesnych, że to jest tak naprawdę, czy to jest pana pomysł i zabieg, czy to jest z Kuczoka, czy to jest scenografa? Znaczy to jest chyba nasz wspólny, bo Kuczok też tę przestrzeń tak zaznaczał, ale my też chcieliśmy z Karoliną jak gdyby nie umieszczać tego ani w latach 60., 80., 90., tylko szukać takich artefaktów polskości, które tam się będą znajdować i artefaktów takiego typowego polskiego domu i tak zrobiliśmy. I to chyba jest, nie wiem czy dobrze, no ale to jest zamysł celowy, by to był taki dom, to też taki pomysł bardzo teatralny, taka scenografia bardzo nie w konkretnym kontekście czasowym. Więc to też jest tego kwestia.
A czy Państwo się odnaleźli w tych postaciach, albo na przykład odnaleźli członków własnych rodzin bliższych lub dalszych? Czy ten temat, który dzisiaj był tematem też tego spektaklu, czyli właśnie polskości, świętowania, tradycji, czy to jest rzecz, która gdzieś Państwu rezonuje i dzwoni, czy po prostu oglądaliście trochę jak coś, co Was nie dotyczy? Reżyser na pewno się dowie z chęcią, co Państwo myślą w tej kwestii. Na ile to Państwa, może tak, może wprost, na ile to Państwa obeszło ten temat pod tytułem co z tą polskością dzisiaj, że nikomu nie jest potrzebne umieranie za Polskę, nikt tej śmierci nie chce. Ja nie mam dużo do powiedzenia, ale mnie bardzo obszedł temat i widzę różne rzeczy, może nie w najbliższej rodzinie, ale przecież w polityce i wokół siebie widzimy krzyk o Polsce, ale co to znaczy ta Polska i kwestia polskości i jak to w rodzinach jest. Ja na pewno będę musiała, potrzebuję czasu, żeby sobie przemyśleć i wtedy mogłabym się wypowiedzieć szerzej. Natomiast na pewno wiele elementów odnajduję w życiu swoim oraz bliźnich oraz w polityce. Dziękuję. Tutaj widziałam, że Pan chciał coś nam podzielić się. Dobrze, dziękuję bardzo. Znaczy, dla mnie też wiele właśnie z tych elementów. Ja osobiście uwielbiam właśnie porównania. Z jednej strony tutaj romantyzm, ideały i cytaty z dzieł naszych wielkich wieszczów i właśnie to porównanie z naszą współczesnością, tak jak te właśnie dziewczynki były tym uosobieniem tej współczesności, czy ta młodsza rodzina, kolejne pokolenie. Dla mnie to niesie bardzo duży właśnie kontekst też komiczny, prawda, porównanie jednego z drugim. Natomiast tak jak pani mówiła, no jest, myślę, że w moim przypadku jest bardzo, bardzo wiele odniesień do mojej rodziny. Myślę, że wśród moich znajomych również. Natomiast zastanawiam się, na ile właśnie taka sztuka, ten teatr telewizji ma odniesienie do szerszych mas, prawda? No tak jak pan reżyser powiedział, że to raczej nie jest forma kinowa, żeby z tym zaznajomić szerszą publiczność. Natomiast myślę, że no, część na przykład młodzieży licealnej mogłaby być tym zainteresowana, oni mają na świeżo, prawda, mają dziady, mają wesele. Podejście takie właśnie, takie jak pan przedstawił, myślę, że byłoby dla nich bardzo, bardzo, bardzo interesujące. No właśnie, także tak, no, dla mnie ta sztuka była bardzo osobista, jednocześnie bardzo, bardzo komiczna i bardzo mi się podobała. Bardzo dziękujemy za tą wypowiedź. Panie tu komentowały, to ja może teraz poproszę o komentarz na głos. Jeszcze jedną rzecz powiem tylko tak ad rem po tej polskości i podziałów, że zdjęcia robiliśmy w 2018 roku, ale one zaczęły się 10 kwietnia. Ja zobaczyłem, że to jest jakiś znak, że te zdjęcia są 10 kwietnia, że to gdzieś ta sztuka o tym jest, jakby nie patrzeć, o tym podziale. No, to prawdopodobnie Państwo oskubiecie. Po prostu dla mnie jest to kompletna katastrofa. Znowu żyjemy gdzieś w innym świecie, przed kilkudziesięcioma i tak dalej laty. Mamy problemy, które istnieją, o których się mówi w konwencji, zupełnie nie tej epoki. No i tyle. W każdym razie jestem bardzo rozczarowana. Mhm. Znaczy, jestem rozczarowana tekstem, no i konsekwencjami. Tak. Czyli powinien to z nami być Wojciech Kuczek, żeby się wytłumaczyć, czemu tak to napisał. Ma do tego prawo, prawda? To jest jego patrzenie. Okej. Bardzo dziękujemy za ten głos. Bardzo, znaczy też po to tutaj jesteśmy, żeby też rozmawiać o tym, co niekoniecznie jest pochwałą. Nie spotykamy się tu po to, żeby się chwalić, tylko też po to, żeby rozmawiać. Wydaje mi się, że pani głos jest o tyle ważny, że ten tekst Kuczoka niósł takie komentarze. Katarzyna Niedurny w teatrze, opisując też
edycję Teatroteki Marcową, zwracała uwagę właśnie na to, że to nie jest, znaczy jej też się nie podobał ten tekst i też nie była zachwycona realizacją, ale w takim też znaczeniu, że zabrakło jej jeszcze takiego silniejszego powiązania ze współczesnością i takich, no właśnie, że za dużo, że to są takie zarzuty, że przegadane, że za mało tej groteski, więc myślę, że tutaj tyle, ile nas tu siedzi, każdy pewnie ma inny poziom wrażliwości i oczekiwań. Ale bardzo jestem zadowolona, że wreszcie mam jakieś głosy krytyczne, bo zazwyczaj to są same pochwały, więc bardzo, bardzo się cieszę. Czy pan by się chciał jakoś do tego ustosunkować, do takich zarzutów, że to się nie... Bo z jednej strony, tak jak pan powiedział, to rezonuje z tym, co się dzieje w naszej rzeczywistości, ale z drugiej rzeczywiście ten kostium, ta stylizacja przyjęta, ale też język, myślę, potwornie determinuje to, jaki ten świat jest. Może się spotkać właśnie z takim odbiorcą, którego to nie przekonuje. No okej, okay. W sensie, także... Nie miał pan ambicji przekonania wszystkich. Nie, no gdyby żadna sztuka nie przekona wszystkich, jak się coś robi i tak dalej, to trzeba być jakoś przygotowanym na to, że jednych to poruszy, drugich nie. No i to jest taką, mamy już, tak, to jest jakiś taki rodzaj tej wrażliwości. No to nie ma co przekonywać nieprzekonanych, tak? Oczywiście to jest, tylko zawsze mam takie wrażenie, że oczywiście mówimy o stylizacji i tak dalej, a potem mówimy, no, że coś jest anachroniczne, no ale właśnie anachroniczne to jest taki, gdzieś ta stylizacja, myślę, że Kuczoka, myślę, że stylizacja, którą przyjął Wojtek i to, że my też poszliśmy za tą stylizacją wprost w zasadzie, też przyjęła to, że tutaj gdyby, znaczy chodzi mi o to, że ta dyskusja, czy coś jest anachroniczne, czy nie anachroniczne, to jest kwestia, jak rozumiemy, anachronicznej, czy to jest wada, czy to nie jest wada, tak? Gdyby taki świadomy przez Wojtka i przeze mnie chyba powrót do jakiejś stylizacji, tak? Czyli robienie czegoś w takim duchu, powiedzmy, no takiej jakiejś starej stylistyki, tak? Czy stylistyki, która dzisiaj jest już uważana za przebrzmiałą. Dla nas to było świadome, ale osobiście znam wiele osób i mnie to osobiście nie irytuje, tak? Bo to jest dla mnie coś, co jest jakąś wartością chyba, taki dosyć taki świadomy powrót. Wiadomo, że wszystko już było i tak dalej, ale też, jak mówię, tak wziąłem taki tekst, przyjąłem go z przyjemnością i też nie miałem zamiaru robić jakoś czegoś w poprzek tego tekstu, tak? Czy jakoś go wyśmiewać i pokazywać, że jest nieaktualny. No gdyż nigdy, to jest taki rodzaj tekstu literackiego, gadanego i tak dalej, przy czym to jest według mnie dobra literatura. Ja nie mam problemu z tym, jak Kuczok pisze i to jest też rodzaj takiego, mi się wydaje, teatru pisanego, dramatu pisanego, że to nie jest to ten pozytywistyczny czy XIX-wieczny dramat do czytania, tylko takiego dramatu, gdzie słowo jest na pierwszym miejscu i teatr jest podległy dla tego słowa. To jest jakoś chyba dzisiaj niemodne. Tak mi się wydaje i to jest zawsze się daje pierwsze czy na aktorę, czy na obraz i tak dalej, i tak dalej. No ale to jest taki nie chcę powiedzieć. A jak się w tym wszystkim znaleźli aktorzy? W sensie, czy dla nich konstrukcja tego świata i to, że właśnie są bardziej wsobni i monologowi, ale też właśnie ta stylizacja, czy oni weszli w to od razu, czy się buntowali? Znaczy nie było, nie było dla nich problemu w tym żadnym. Jak gdyby to nie było... Kupili ten świat. Kupili ten świat i kupili tę estetykę. To jak w tej rodzinie oni wszyscy się znaleźli. Też dużo powiedzieć, że tam Piotrek Cyrwus za to dostał nagrodę aktorską na feście, więc jak gdyby oni się znaleźli w tej konwencji, tak? No bo to była bardzo wyrazista konwencja, więc oni po prostu zagrali tak jak ja im to narzuciłem, jak im narzucił tekst, tak? Gdyby mogę tyle od siebie powiedzieć, że według mnie znacznie to by było bardziej irytujące chyba, gdyby to zrobić z tego taki
pełni realistyczny, tak? Taki serialowo-realistyczny dramat. To by chyba było na niekorzyść, tak mi się wydaje. Proszę. Ja jeszcze tylko, bo była mowa o tym, że nie bardzo wiadomo, jak jest osadzony w czasie. Wiadomo, są dwa elementy w tym tekście, które bardzo zabawnie rzucają światło. Pierwsze to dotyczy, wasz dom jest w betonie, to była uwaga, prawda, o dzieciach, a drugi jeszcze precyzujący, pan jest taki turecki. No, tak, ale też no, precyzyjnie nie, bo tam... Ale rzeczywiście, no można, wiemy, gdzie jesteśmy. Tak, mniej więcej, no wiemy, że jesteśmy, na pewno jesteśmy w Polsce. A chciałam się zapytać, w którym momencie narodził się pomysł na to, żeby duchy wyglądały tak, jak wyglądają i te zjawy? Czy od początku wiedzieliście, że one będą fizycznie obecne z takim silnym teatralnym makijażem, czy to się... No tak, te zjawy od początku miały być fizyczne i takie przegięte trochę, gdyż... Dla nas te zjawy były, one są u Kuczoka bardzo ludzkie i bardzo, bardzo jakieś takie materialne, tak? One nigdy nie są z jakiegoś innego porządku. No i są też teatralne takie, tak? Są też, te zjawy są teatralne, że one są powiedzmy takimi zjawami jak z albumu Dziadka, nie? Że są takimi, jakimiś takimi... znakami zjaw też, tak? Więc to też i z Anetą Brzozowską, i z Martyną Kander, która jest kostiumografką, gdyby tak postanowiliśmy ich zarysować. I to też była jakaś tam... Mi się wydaje, że w spójnej konwencji tego te zjawy były, że one też tak... Nie wiem, czy dałoby się, by się dało zrobić inaczej, ale w tym świecie te zjawy takie były i to był jak świadomy wybór nasz. Nie kusiło pana, żeby się pobawić trochę możliwościami, jakie daje kamera na przykład i zrobić z tego bardziej efekty specjalne? Ale wie pani, że to jest tak, że powiem tak, że efekty specjalne... no nie robiliśmy filmu Legiony ani Star Treka, więc też ten budżet na efekty specjalne był bardzo ograniczony. Nam się wydaje, że z kamerą wszystko można i tak dalej, że jak nie wiadomo. Oczywiście to kusiło, ale ostatecznie rzecz biorąc to dało, to okazało się jakby nie do zrobienia, tak? No bo są te 4 dni, trzeba kręcić inaczej się chce efekty specjalne, trzeba mieć całe studio specjalne i tak dalej, i tak dalej. Więc tutaj jest, tutaj to jak gdyby stawia się dużo, dużo ograniczeń się stawia jeszcze przy tak krótkich dniach zdjęciowych, kiedy wszyscy ledwo wyrabiają się z tą pracą, to nie było chyba możliwe. Czy ktoś chciałby jeszcze coś zapytać? Nie. To ja bym się chciała jeszcze zapytać o jakieś wpadki na planie. Czy zdarzały, czy w związku z tym, że tempo było szalone, wariackie, były duchy, czy podzieli się pan jakimś takim backstage'em i tym, co się działo na planie? Czy wszystko szło zgodnie z planem, czy jednak były takie momenty, gdzie... No nie szło zgodnie z planem, wiadomo, że nie szło. I tam było trochę decyzji podejmowanych na planie w ogóle. W ogóle to zdjęcie zabawne, że to zdjęcie, które reklamowało to wydarzenie, to jest z kadru, który nie wszedł do spektaklu, bo tam na początku było takie, tak to wymyśliłem, że Cyrwus ten monolog mówi z offu i że to jest taka tam chodzona, choreograficzna scena i to nam nie wychodziło, to ja powiedziałem, no dobrze, to powiedz ten monolog i to chyba w ogóle pierwszy, ten ostatni jego, pierwszy rzut tego monologu wszedł, tak, więc to jest coś takiego, co że tutaj ta decyzja była jakaś tam zła podjęta, a potem udało nam się to zmodyfikować, nie? Więc no też było zabawne z tym fortepianem samogrającym, bo to też nie jest żaden efekt specjalny, tylko są sznurki przełożone przez młoteczki i one działają, tak? I to, więc to też było takie dla nas fajne wyzwanie zrobić ten grający fortepian. W ogóle tak gdyby jestem też zadowolony jakoś z muzyki w tym spektaklu, tego co Hania Reniszewska zrobiła, bo to jest też taka bardzo spójna muzyka wokół tego fortepianu i wokół leitmotywu i ona dobrze tu działa według mnie, że to jest też spektakl. Nie powiem, że o sile muzyki, ale że ona tu jest też jakimś takim ważnym bohaterem. Jeśli nie mamy więcej pytań, to ja bardzo państwu dziękuję. Bardzo dziękuję panu Michałowi za obecność. W grudniu się nie spotykamy, ale serdecznie zapraszam
na styczniową teatrotekę i na spektakl Falowiec. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję jeszcze raz.